Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroku Bragie. Przed wami kolejny odcinek z gry Nioh 2. Tytuł ogrywam na 100% i mam nadzieję, że zdobędziemy platynę na sam koniec serii, ale to się okaże. Trzeci odcinek poświęcony misji fabularnej Złoty Zamek, wykradnij kamienie dusz z Jurka Day i przywróć moc Soyamaru. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Mam jeszcze talizman wykrywania, znaczy talizman wykrywania, talizman, no tak, talizman wykrywania działa, ale mam jeszcze talizman bariery. Coś mnie wykryło. Kolejny gościu, chodź. Paniaczku. Dobra. Nie miałem staminy, żeby go atakować, mam już dwa punkty. Ojej. Dobra, lecz się. Pierwszy. Zwaniaczku. Rdzenia nie będę jego brał. Dlatego, że jeżeli trochę życia stracę, to będę mógł sobie poprzez ten rdzeń zagenerować życie. Oż ty, wiedziałem, że uba dawno nie było. Jak to mówi Mariusz. Oj, nawet nie ma tego gestu. Dobra, będziemy walczyć w takim razie. Czy się palisz? Pięknie. Dobra, nie miałem tego gestu wypipowanego, a jak już macie szukać, to już lepiej walczcie z nim. Bo to nie ma sensu. A dużo rzeczy mi tutaj fajnie wypadło. Kosmyk włosów ninja. Mały kamień, duży nadbiornik zguby strzał. Super. Talizman wykrywania mi to za szlak trafi, ale sobie go zregeneruje. Chyba gdzieś kodamka jest, nie? Ukryty. Albo mi się zdaje. Dziwne, bo gdzieś tutaj na kompasie go pokazuje, a go nie widzę, ale tu mamy skrzynię. Fajne rzeczy nam wypadły. Tutaj też jest znajdźka. Osełka. Czy tu gdzieś kodamę pokazuje, ale może, że on jest tam gdzieś pod schodami, czy coś? Bo tutaj jak schodzę, to go nie widzę. A tutaj nie przejdę. Tutaj ten rdzeń mnie tam bulgoce na górze. Troszkę mi to irytuje. Ale tutaj też nie jestem w stanie przejść. Wow! Się wystraszyłem. Dobra. A nie trafiłem. Ładny zrobił unik. O nie, nie, dobra. Nie stanę go. Dobra, teraz dawaj go. Dobra, i tego pana mam z głowy. Tu jeszcze widzę Gagiego. Ale nie, mam lepsze pociski do tego. Do karabinu, tak, że on sobie zmienię to go na łuk. No właśnie. Gagiego tu mamy z głowy. Dużo to znajdzie, ale też z przeciwników słyszę, a ich nie widzę. To jest najgorsze. Widzę ich na kompasie, ale w ogóle ich tutaj na terenie nie widać. To jest jakaś znajdźka. Tam gdzieś pokazuje Kodamę. Chora wie, gdzie ta Kodama jest. Mały kamień dusz. Mała kamienna dusza, przepraszam. Zdobyliśmy. Tu jest. To może go zaatakuje tutaj od tyłu. Dobra. Dobra, tutaj kodamkę mamy kolejną. Ale gdzieś tam jeszcze pokazuje, ale mi się wydaje, że dwóch kodam na jednym poziomie by nie dali. Musi być w ogóle na innym poziomie. A
tylko dam, ale tu jest znajdźka. Dobra. Tutaj nic nie widzę. Tutaj też nie. No definitywnie gdzieś pokazuje tam Kodamę, ale gdzie? To trzeba będzie się martwić, ale później. Ale chyba gdzieś tutaj jest jeszcze kryształ. Mi się wydaje, że gdzieś na górnej części zamku jest jeszcze, znaczy inny poziom zamku jest jeszcze. Choćby może tutaj coś, nie wydaje mi się. Tam już byliśmy przecież. To musi być gdzieś chyba na górze ta Kodama. Dobra. To jest ta znajdka, którą tam od tamtej strony widzieliśmy. Dobra, to są schody. Czyli tutaj chyba wcześniej schodziliśmy tymi schodami. Tak. Tutaj nic kompletnie nie widać. O, tutaj też się ciężko połapać. Może dlatego, że to jest, są takie realia jak w zadaniu Zmierzchu. Ja mam, widzicie, ten program do nagrywania sprawia, że jednak widać dużo gorzej niż jakbyście innym sposobem nagrywali. No i dlatego tutaj mam ciężko, jeżeli chodzi o eksplorację. No ale tutaj już nie widzę, słuchajcie, nic. Mi się wydaje, że tutaj zwiedziłem. Tam są przeciwnicy. Ale ja już pokonałem, mi się wydaje, wcześniej. Tutaj nie otworzę. Tak, no tam ich... Tam z nimi walczyłem. Oni się zespili dlatego, że ja zginąłem, nie? Tamten demon mnie rozwalił. Także nic innego nam, słuchajcie, chyba nie zostało. Jak pójść i tam chyba spróbować z naszych sił. A nie, tu jest dach. Dobra, to na dachu nie. Naszej sił tutaj gdzieś z jakimś przejściem. To by było jakieś przejście. I mi się wydaje, że to była jakaś walka z bossem. Widzicie, że już się totalnie zgubiłem tutaj, nie? Już tak rozjechała tutaj orientacja w terenie, że to jest dramat. A to jest tutaj. Tak, zwróćcie uwagę. To jest jakiś smok. To jest arena walki z bossem. Definitywnie. Ojej. Ojej. Dobra, ale mi się wydaje, że tutaj też... No dobra, za bardzo poleciałem do przodu. Dlatego, że tutaj nic nie widzę. I tutaj też... Dobra, mi się wydaje, że to są kolejne walki z bossami, które przygotował dla nas Tokushiro. Także ja sobie zbiorę ten rdzeń. Zapamiętajmy sobie, gdzie jest kapliczka. A raczej gdzie od kapliczki mam iść do tych przeciwników tutaj. I przygotujmy się, jak mówię, na walki z bossami. Dobra, mamy jeden punkcik. Dobra, jeden punkt zmiennokształtnych, super. Siła czy kondycja? Nie, do 35 magię sobie pójdziemy. Mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. No i tak, rozdajmy sobie tutaj punkciki. Tu nie mamy lista tytułów, tylko nam się tutaj pojawiło. Na szybko wam tylko to pokażę, że nie chcę mi się w ogóle tracić na to czasu. Tutaj, na podstawie niskiej. No jest, padnie do niżej. Może dodatkowe pchnięcia dodało pochwokalną umiejętność dla TC Małpa. Postawa średnia. Wow, punkciki możesz nacisnąć przycisk wybranego kierunku, zanim użyjesz włóczni. O to. Kiedy twoja postać zostanie obalona, ciśnij albo zatykuje podczas stawiania. Gdy leżysz, trójkąt. No też jest fajne. Ale to weźmy sobie to. Hmm.
szkolenie. To też jest fajne. Patrzcie, przytrzymanie przycisku sprawia, że wyrujesz tak. O jakie to jest dobre! Ojej! Powiem szczerze, że to jest fajne. To mi się bardziej podoba niż to. Bo to też się może przydać, jak leżymy. No, gdy leżysz, weźmy to. No tutaj będziemy później inwestować, bo to jest fajne. Podoba mi się. Maksymalny ki rośnie. No dużo jest rzeczy tutaj, żeby zainwestować. Na spokojnie. I jeszcze drzewko zmiennokształtnych. Tutaj te bronie inwestuję. Ale chyba wszystko mam ulepszone praktycznie na maksa. Przywraca twojego zabieg, gdy uda ci się złożyć wrogi w kwit, gdy korzystasz z przemiany yokai. No to rzadko kiedy to się udaje. Ten chwyt. Przywraca ci zdrowie w wysokości obrażeń zadanych przy niektórych umiejętnościach aktywnych. Zwiększa szybkość, z jaką twoja broń odzyskuje świadomość. To sobie to ulepszymy. Dobra. Dobra, misiaczki. W takim bądź razie. Cyk. I sobie szybko przejdźmy do tych aren. Tutaj też będzie przeciwnik po drodze, nie? Chyba. Czy nie? No dobra, kto to pierwszy? To mi się wydaje, że to jakiś obraz groźniejszy. Wydaje, że jakiś smok. Tylko żebyśmy nie spadli. To tutaj może być rozpierdziucha. Także. Cyk. Patrzcie, że chamsko, że na kompasie niby działa ten talizman wykrywania, nie widać tam co jest za obrazem. Dobra, co nas tutaj czeka? Yep. O nie! Nie! Po prostu nie wierzę! Yeah. Ja! No nie wierzę. Jeden się pali. I jeszcze na takiej małej arenie, nie? Dobra. Jest, to jest straszne. Co się dzieje? Dobra. Weź barierę. O, jeden już odpala krainę yokai. No zajebiście! Dobra, tamty mi nie... Nie dał... Nie ten. Nie miałem tego. Nie miałem krain. Znaczy anime. Dobra. Żeby nie zginąć. Weź barierę. Pięknie. Marszcie, cwaniaczki. Spokojnie. Dobra. Jedziemy. Dawaj, dawaj. Pięknie. Jest! Ocie panie! nienawidzę cię, Tokoshiro, nienawidzę cię! Niech ja cię dorwę! To skończy się to twoje małpie dni na wolności. Ocie panie!
Siekiery mistrza wojownika zdobyliśmy. Ile rzeczy tutaj wypada. Masakra, to trzeba będzie przejrzeć na którymś z odcinków. Na samym początku może któregoś odcinka. Rdzeń Mezuki. Już się raz w piekle znaleźliśmy i tam też walczyliśmy. I oczywiście... I też nie było fair play, bo dwóch na jednego. Na jedną wręcz. Nagrodniki zguby strzał. Ja piję nabiornik weterana. Duży skrzywiony róg. Ja pierdzik. Różnic błyskawic. Ja pierdykam, co niespodzianki tutaj na nas czekają. No fajno, to jest, wiecie, powtórka z rozrywki. Już chyba trzeci raz walczymy z nimi. Ale to jednak są emocje. Jeszcze na takim arenie. Ojej. Ojej, co tu się działo i co tam mam przejście. No ale jeszcze czeka na po drodze jakaś walka. Jeszcze włócznią walczyłem, nie? Żeby było kolorowiej. Tylko tak. Różnica. 944. 930. Tutaj jest trochę lepsza. Tylko ta ma więcej dodatkowych tych. Zostawimy jednak przy tej. Chodź. Weźmy tą. O ja pierdykam. Mamy kolejnego sudamkę. I tu będziemy mieć skrzyż do kapliczki. No nie, nieźle nas tutaj czekają ciekawe bitwy. Normalnie, aż jestem ciekawy, co tam mnie czeka. A tu mnie nie było. Nie kojarzę tego miejsca. Aż się zastanawiam, co jest tam na drugim obrazie. Zaraz sobie tam zawalczymy, pójdziemy sobie. Tylko na razie mamy tutaj sudamkę. Co on tutaj od nas chce? Daj mi coś takie ciepłe, coś. Ja chcę cały czas ci dać, mój drogi, rdzeń. Mimo wszystko. Tylko będziemy ci dawać te, które się powtarzają. Tylko muszę znaleźć ten rdzeń. Ten go widziałem, był powtarzany. Co by ci tutaj dać? Neurena chyba może się powtarzała. Tak, Neurena się powtarza. Wyrzuć. Tylko, że może się mu to nie spodobać. Nie, podoba mi się to. O, i mam jego rdzeń. Zajebiście, o to mi chodziło. Zajebiście, patrzcie. Mówiłem? O tym rdzeniu mówiłem. I to musimy zdobyć, jeżeli chcemy platynę. To jest osiągnięcie. I... które polega na tym, że zbieramy wszystkie kodamy. Znaczy, przepraszam, wszystkie kodamy, wszystkie rdzenia. Tu mamy jeszcze kryształ. Pięknie. Tutaj na niskiej postawie chyba sobie coś odblokowaliśmy. Nie, nie, nie to. No właśnie, tylko to już taki kombos bardziej. I coś tutaj łazi. Kosmyk głosów Magi on Mio zdobyliśmy. No ale przeciwnik jest po drugiej stronie. Czyli na spokojnie teraz mogę to zniszczyć. Okej. Wow. Ktoś tam do mnie pruje. Ale nic mi nie zrobi. Okej, czyli tutaj już chyba nic nie mamy. Także moglibyśmy przysiąść do tej kapliczki. Słuchajcie, ale zanim to zrobię, to sobie tylko zapamiętam, gdzie jest tam ten drugi obraz. Z areną walki z bossem. A nie jest daleko. Dobra. W takim bądź razie. Przysiądziemy sobie, zregenerujemy sobie naszą magię.
Zobaczmy, czy będziemy mogli nosić więcej na przykład, bo wiem, że do 5 slotów możemy sobie tutaj naszą magię on miło ulepszyć. Okej, pojawi nam się ten rdzeń, o którym wam mówiłem. No właśnie, Kodama. Zdobyć to trofeum, przyjaźń z Kodamą. O, nie spodziewałem się, to jest fajny ten, fajny, zwróćcie uwagę, atak rdzenia, że rzuca kamieniem, nie? To też wyczytałem o tym w internetach. I daje nam chyba, nie wiem co, czy daje nam kamienie dusz, czy... No, trzeba będzie zobaczyć, nawet to przetestować, powiem wam. Bo mam tu... O, z drugiej strony ten strategicznie możemy podejść do tego trzeciego rdzenia kappy. Tylko że musimy się odwracać do przeciwników, wtedy mam taką obronę. No to też nie jest zły pomysł. No bo może kiedyś tam wyekwipuję, słuchajcie, tą Kodamkę, żeby wam pokazać. Na razie to jest ochron, my przyjąłem. Tak, to weźmiemy. 3 sztuki, dobra. Amunicję i strzały. Dobra, na razie nic nie potrzebuję. Z bazaru Kodam, ale z Maginjitsu. Czy mogę sobie więcej niż demon ochrony? Nie, tu nie mogę. Tu też nie mogę. Chyba do 35 poziomu musimy sobie wbić, rozwinąć magię. Żebyśmy mieli do 5 slotów użyć magii. Teraz nic nie zrobię w tej kwestii. Zobaczmy sobie, zanim pójdziemy na kolejnego tego bossa. Bo na pewno tak będzie anima. Odporność na działanie innych krain, dobra. To zobaczmy sobie, co nam tutaj się udało zdobyć. Odporność na ogień. Dobra, zobaczymy sobie po kolei. Same gorsze talizmany. Dobra, to ekwipunek. Zguby strzał. Czyli tutaj nic nie ma. Tutaj coś ciekawego. Abionik zguby strzał, ale to ciężki ekwipunek. Tutaj też nic. Czy tutaj coś jest? Otrzymanie obrażeń. Rewice zguba strzał. Czy ta zguba strzał może być fajny set. Żeby go założyć, zobaczyć. Ale to jak skończymy misję, słuchajcie. Tutaj nie ma na to czasu. Czerwoni oddani też jest jakiś set. Nie wiem, co to jest czerwoni oddani. I tutaj zobaczymy. To jest to czerwone oddanie? Nie. Dziedzic słońca, jakiś ciężki secik. Na przykład zguby strzału, patrzcie. No zobaczcie ten zguby strzał. Tylko, że to jest ciężki, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Tutaj nic ciekawego w takim razie nie ma. Obsydianowy hełm. Jakiś pierduksy hełm nabożny. Ojej. Okej. Okay. Ten jest jeszcze lepszy. Hem włochatej gąsienicy. A co tutaj Japończyki nie wymyślą, nie? Maska sojach. Pierdu. No tak to ukreślę. Ej ty, ja nie będę tym hełmie ganiał. Przecież tu mnie wyśmieją demony. Albo będę zamijał śmiechem. Weź ty, weź tą opachę. Opachę, czyli ten hełm czerwonego demona zmieniony wygląd. Z broni rusznice pierdoły same, bo tu nic ciekawego nie ma chyba. Ten jest na 870. Nie, to moja rusznica jest lepsza. Znaczy rusznica, karabin, rusznica, co ty działa. Czy z tych mieczy? Biecza Watasumiego, no mam lepszą. Siekiery są fajne, widzę na 130 poziomie. Topór Aome Onmoshutsu. To jest fajny topór. Fakt. Kolejna glewia, jakaś dziadowska. Tu dwa ninja fajnie jakaś. Dużo tych piecza Watasumiego nam dropi tą glewię.
Dobra, tak to nic poza tym nie mamy. Dobra, w takim bądź razie. Jeszcze tutaj znam wykrywanie odpalę. Idziemy na drugi obraz. I to będzie walka z bossem definitywnie. No to tak w takim razie schodzimy tutaj na dół. Patrzymy, a tu się te kobyły respią. Ale normalnie jestem w szoku, że ich tutaj dali. Ja pierdykam. I tu jest gdzieś kolejna arena. Po tej stronie, nie? No nie. Super, dzięki. Znowu wpadłem. No to jest to, że nie widać tu nic. Tego ducha piekuczego przydałoby się naładować. No i tu jest kolejne Eldorado w Sochaczewie. Także ja sobie już proponuję raz się wyleczyć, dwa ducha opiekuńczego naładować. Dobra. Proponuję ducha opiekuńczego obsydianowy na szyi. Niech na szyi noszony niegdyś przez obsydianowego samuraja. Przy jego produkcji wykonano materiał nieznanego tworzenia, ale nie wygląda na to, aby pochodził ona od yokai. Te kosmiki włosy tutaj później zużyjemy. Dam trochę pocisków. Dobra, ale ja chcę. Tylko ja chcę. A, duże kamienie. Dusz. Naładować sobie ducha opiekuńczego. Przez chwilę zapomniałem, co mam zrobić, nie? Jakaś zaćma mnie dorwała. Dwie sztuki. Dobra. Uff, jedziemy. Cyk. Cyk. Jeszcze się podrapię po nodze. Ojej. Dobra. Cyk. Zwiększmy atak. Zobaczmy, co tutaj mamy. I to zmiana tego krajobrazu. Cyk i boss. O nie. Dobra. Super. Dobra. Nic nie widzę. Nienawidzę tego bossa, przeciwnika. Pięknie. O jest. Dobra. Lecz się. Bariera. Dobra. Nie mam animy, żeby ten atak powstrzymać. Dobra. Szlak. Dobra. Ja. Lecz się. No nie. Bariera. Dobra, ładnie. Ładnie. Co ty kombinujesz? Dobra. Mnie zatruła. Dobra, ładnie. Pięknie. No nie spodziewałem się tego bossa. Mam cię! O, cię panie! Zabiję cię to Kojiro! Jezus, co tu się dzieje? Po prostu co pomysł na zamek normalnie? Co nie przejdziesz to bossowie, nie? Jezus. A zastanawiałem się, kiedy dadzą tego bossa, wiecie? Bo dawno z nim nie walczyliśmy, a przecież tam jest w kodeksie jeszcze miejsce na dwa takie osobniki, czy nawet na więcej. Bo im pokonamy więcej tych przeciwników, to uzupełnia się kodeks. Dlatego ostatnio wam mówiłem, że musimy... Nie wiem, czasami to nie jest osiągnięcie za to, że uzupełniamy kodeks w PIS yokai. Dobra, mamy jego rdzeń.
Okej. No nieźle. Samych jakiegoś nowego boss. A mówiłem, że wiecie, zaczynamy tą misję, to będą jakieś nowi bossowie. A tu normalnie respawn. Same znane mordy. Tylko że nie do picia niestety. Wręcz przeciwnie. No i tu mam kolejny skrót. Ale nie zużyłem ducha opiekuńczego na nim, a dla mnie to był jeden z jakichś cięższych przeciwników w grze, nie? No tu nie przejdziemy. A, i teraz otworzyło nam się w ogóle drugie przejście. Okej, okay, teoretycznie można sobie z tym gościem zawalczyć. My i tak mamy kapliczkę. Tutaj chyba sobie nawet zakończymy odcinek. Sobie barierę. Też mam jeden punkt w walce w walce włócznią. Jakieś mega wyzwania. No i co, tak naprawdę tam muszę górną część już zwiedzać. Albo tamtą część. Powiem wam szczerze. Ale to jak już mówię, zrobimy w następnym odcinku. Bo już chyba dzisiaj mieliśmy w tym materiale już dosyć wrażeń. No co tu się działo, to po prostu ja nie wiem. No, bossowie z dupy jeszcze w jednym zamku. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Dobra. Ale nic nie mówię, że to źle niby, że to jest, wiecie, powtórka z rozrywki, ale całkiem przyjemna powtórka z rozrywki. To mi się bardzo podoba i to chcę. Ja to chcę. Powiem wam szczerze, bo to jest fajne. To w ogóle ile macie technik egzotycznych? Nie, dwie są chyba. Tylko myślałem, że więcej. Okej. Wrogi od tyłu. Kurde, tu musimy iść. Obrażenie zadane wrogom od tyłu. Może w to będziemy inwestować, bo jednak czasami zadajemy ataki krytyczne od tyłu. Choć wolałbym to, o jednak. Zmieńmy. Młynek na walenie włócznią. Ok, podczas gardy. Dobra. Też jest fajny atak. No. No jednak fajna, fajna umiejętność. Dobra, i zobaczmy sobie. To wiadomo, że będziemy musieli. Ale chyba nie zmieniło mi się tutaj. Dobra, akurat to mam tutaj. A jakbym chciał to. To mam. Dobra, okej. Okay. W takim razie zobaczmy, co udało nam się wydropić z tych bossów, że tak powiem. Buty Miko to nie. Hakama Maga on Mion, tutaj często nam wypada. Łowieckie najemniki on Mio. Dobra. Przepaska na głowę unitów. Z broni. Jakiś fajny mieczyk, ale nie korzystamy z mieczyków. Już bo mamy mistrzostwo pojedynczego miecza. Dobra, moi drodzy, jeszcze przysiądźmy do kapliczki, będziemy dalej już zwiedzać, ale już w następnym materiale. Okej, okay, mamy wężowego. Korzyściejszy rdzeń. Dobra, i tutaj wam podziękuję. Słuchajcie. Nie, czekajcie, bo później zapomnę. Uzupełnijmy sobie jeszcze kulę do pociski, bo lubię czasami walczyć właśnie z przeciwnikami bronią dystansową. Bazar Konam. Cyk. To mam pełno. Cyk. I cyk, jedną tutaj talizman bariery. Okej, okay. I zobaczmy sobie, jakie to osiągnięcie było słuchajcie, kodamką. I muszę zaraz pada podłączyć, bo mi zaraz walnie. Zdobyto trochę przyjaźń z kodamą. Na czym to polegało? Zdobądź rdzenie duszy Kodamy. Rzadkie. No, widzicie. Że to jest należy do
do kolejnego. I patrzcie, 50%, to jeszcze drugie 50. A mam chyba z ponad 140 albo 130 odcinków z NIO. Ja pierdyka. Ja nie wiem, gdzie ja nie wiem, ja to platynę zrobię. Marek Obragiek na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. I dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Bywajcie i do następnego. Cześć!